kiedy wszedł właśnie na szubienicę, kiedy amerykański kat Wood założył mu ten czarny worek, jego słowami przed ostatnimi było: Jezu, litości. Poprosił również Boga o przebaczenie i wierzył, że Bóg włoży go i otworzy przed nim sfery niebieskie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking po covidowej przerwie. Forma jest, ładna pogoda, jak widzicie sami również. To dało mi możliwość pojechania troszeczkę w inne miejsce niż Dolny Śląsk i dzisiaj witamy Was z Krakowa, a dokładnie z zamku na Wawelu. Natomiast nie będziemy rozmawiali o królach polskich, którzy tutaj mieli swoją siedzibę na przestrzeni wieków, ale o samozwańczym królu z XX wieku, który jako samozwańczy król miał również jeszcze jeden przydomek. Nazywany był rzeźnikiem Polaków. Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep Militaria.pl, który wyposażył mnie w taki dość ciekawy i fajny finezyjny plecaczek. Oczywiście firmy Pentagon. Ten plecak można spokojnie używać w górach, chowając z nim na przykład różnego rodzaju kanapkę czy termos, ale też używać go w mieście, tak jak ja, chowając z nim przewodnik, a ja osobiście właśnie dzięki temu plecakowi, który jest malutki i zwinny, chowam w nim swoje notatki, nawet i okulary, bo też niestety muszę nosić, swoje notatki, które pozwalają mi przygotowywać się do właśnie odcinków. I taki wygodny, świetny plecak służy nam dzisiaj w naszej tutaj podróży. A więc zapraszam do najnowszego odcinka o samozwańczym królu Polski, nazywanym rzeźnikiem Polaków. W październiku 1939 roku, po przegranej wojnie obronnej Polski, tu na Wawelu utworzono stolicę Generalnego Gubernatorstwa. Był to twór, który Hitler stworzył z kawałków ziem Polski. Warszawę zmarginalizował do dystryktu, a stolicą generalnej gubernii miał być właśnie Kraków. I nie kto inny, ale właśnie prawnik nazistowski Hans Frank został generalnym gubernatorem właśnie tego tworu. Hans Frank pochodził w ogóle z katolickiej rodziny. Jego ojciec i matka byli katolikami, on również. Uczęszczał do gimnazjum świętego Maksymiliana, bardzo wysokiej, renomowanej, takiej można powiedzieć, szkoły katolickiej. W wieku 8 lat jednak bardzo mocno przeżył rozstanie swoich rodziców. Dlatego, że jego ojciec zdefraudował pieniądze swojego właśnie klienta, został za to wyrzucony z palestry, a matka gardziła ojcem i pojechała do swojego czeskiego kochanka. To spowodowało, że Hans Frank praktycznie wychowywał się poprzez bliskich i sam. Mało też kto wie, Hans Frank był molestowany przez swoich dwóch nauczycieli, którzy wytworzyli w nim piękno greckiej bogini i to powodowało, że Hans Frank do końca swoich dni i przez okres swoich rządów generalnej guberni, ale także i życia dorosłego, z pogardą odnosił się w ogóle do nauczycieli. Ta trauma została w nim do końca, co oczywiście nie usprawiedliwia go kompletnie właśnie to, że był zbrodniarzem i że dostał przydomek rzeźnik Polaków. Hans Frank założył siedzibę Generalnego Gubernatorstwa na Wawelu. To przecież symbol polskich królów, polskiego oręża, rycerstwa, a także triumfu na przykład nad Zakonem Krzyżackim. Dlatego Frank powiedział, że właśnie tu będzie jego siedziba. W tym właśnie renesansowym kawałku Wawelu. Hans Frank miał się za wielkiego signore italianische renesans. Uważał, że zna się na sztuce renesansu, kochał Włochy i uwielbiał sztukę włoską. Jego z pierwszych rozkazów, dyrektyw, było wyprowadzenie sztandarów z Wawelu, które Jagiełło zdobył na krzyżakach do Malborka i ukazaniu, że Polska zostanie wymazana, a naród polski
maksymalnie może być tylko i wyłącznie stworzony do pracy na rzecz Niemiec. A więc cała generalna gubernia, którą sami Niemcy nazywali śmietnikiem rasowym, bo tu zrzucano Cyganów, Żydów, a więc wszystkie te rasy, które Niemcy uważali za podludzi, były wysyłane do Hansa Franka. I Frank właśnie uważał, że tylko i wyłącznie rezerwuar siły roboczej może znajdować się w generalnej gubernii. Oczywiście wydawała ta kreatura również potężne przyjęcia, na których bawiono się przy suto zastawionych stołach, podnoszono toasty. To właśnie Hans Frank podczas takiej uroczystości podniósł kielich i powiedział: jestem królem. Der König, powiedział Reichsminister, generalny gubernator. Rozejrzał się oczywiście swoim pysznym wzrokiem dookoła. Ta warga, która spadała mu, czyniła go po prostu śliską kreaturą. Rozłożył ręce i jeszcze raz zniósł toast i powtórzył: jestem niemieckim królem Polski. Die Deutsche König von Polen. Curzio Malaparte był włoskim korespondentem wojennym, dziennikarzem i pisarzem. Frank nie rozumiał ironii. Mimo tego, że uważał się za człowieka renesansu, był to prymitywny w swoim rozumowaniu hitlerowski typ. Malaparte wspomina, że Frank powiedział mu: ma pan rację, nie jestem królem, nie jestem oficjalnym królem Polski. Polacy nie zasługują na takiego króla jak ja. Mimo mojej wielkoduszności, sprawiedliwości i poświęcenia, Polacy nie doceniają mojej pracy na rzecz ucywilizowania tego świata. Kompletnie tego nie dostrzegają. To niezwykle niewdzięczny naród. Malaparte odpowiedział, że Polacy nie są niewdzięcznym narodem. To bardzo dumny naród i bardzo pracowity naród. Nie wyobraża pan sobie, jak trudno i ciężko rządzi się katolickim narodem, odpowiedział Frank. Ale przecież pan jest katolikiem, powiedział do Franka Malaparte. Ale jestem niemieckim katolikiem, z Frankfonii. A jaka to różnica? Przecież wszyscy katolicy są wobec siebie równi, mówi Włoch. Frank delikatnie zbliżył się do Malapartego i powiedział: bardzo ciężko rządzi się tym katolickim narodem. Czy pan wie, kto stoi za plecami każdego Polaka w tym kraju? Ksiądz? Zapytał Malaparte. Nie, sam Ojciec Święty, papież. No, wszak za mną stoi Hitler, ale to już nie to samo. Tak, dokładnie, zgadza się. To zupełnie co innego, odparł Włoch. Ten wspaniałomyśl, dobrotliwy i sprawiedliwy König, Deutsche König von Polen, czyli niemiecki król Polski, uważał się za kogoś niezwykle cywilizowanego. Uważał, że cywilizację sprowadzi na naród polski i na generalną gubernię. Oczywiście był zwykłym prostakiem i katem, nazywanym rzeźnikiem Polaków. To za jego właśnie rządów powstały trzy obozy zagłady. Bełżec, Treblinka, Sobibór, jak i również Majdanek. To właśnie generalny gubernator Hans Frank mówił, że Polacy dostają 600 kalorii dziennie w racjach żywnościowych. Oczywiście on zdaje sobie sprawę, że aby człowiek mógł funkcjonować, potrzebuje 2200 kalorii. Wie też, że z tego powodu będą wybuchać epidemie, na przykład jak tyfusu. Ale nie ma współczucia ani do Polaków, ani do Żydów. Jedyne współczucie, jakie mógłby okazać, to okazałby tylko i wyłącznie narodowi niemieckiemu. W 1940 roku Hans Frank udzielił wywiadu Völkische Beobachter, takiej gazecie NSDAP, plugawej gazecie nazistowskiej, Obserwator Ludowy, i w nim zawarł swoją główną sentencję i myśl, ale również i politykę terroru, jaką właśnie kierował w Polsce. Hans Frank powiedział, odniósł się do sytuacji, że w Pragę rozlepiono plakatami informującymi, że zostało rozstrzelanych za sabotaż przeciwko Rzeszy Niemieckiej 7 Czechów. Hans Frank odpowiedział, że gdyby chciał wieszać o każdych rozstrzelanych Polakach plakaty w generalnej gubernii, to polskie lasy nie wystarczyłyby z produkcją papieru. Dokładnie właśnie takim człowiekiem, takim barbarzyńcą i takim mordercą i zbrodniarzem był człowiek, który rezydował tutaj w okresie II wojny światowej. Sentencje i złote myśli, w cudzysłowie, Hansa Franka można mnożyć godzinami. Właśnie w tych sentencjach i tych swoich oczywiście wydumanych frazesach kierował dokładnie politykę terroru wobec Polski i narodu polskiego. Na przykład
Żydzi muszą zniknąć. Żadnych emocji, jeżeli będziemy stawiać 12 tuzinami ludzi do rozstrzeliwania pod ścianę. Na jednym z przyjęć powiedział: wyobraźcie sobie, jeśli bym przyszedł do Führera i oznajmił mu, że dzisiaj rozstrzelałem 150 tysięcy Polaków, Führer odpowiedziałby jak pięknie, jeżeli byłoby to koniecznie. Opowiadał również, że dzięki męstwu niemieckiego żołnierza i Wehrmachtu, jego oręża i siły, ten teren stanie się niemieckim terenem. A ujście Wisły i dorzecze Wisły będzie tak rdzennie niemieckie, jak ujście i dorzecze Renu. I to właśnie była polityka Hansa Franka. Hans Frank uwielbiał fortepian. Uwielbiał grę na fortepianie. Sam oczywiście zabawiał swoich gości, takich samych zbrodniarzy jak on. Przecież do niego przychodził Otto Wachter, człowiek, który stworzył getto w Krakowie, wysłannicy Himmlera i wielu innych jeszcze hitlerowskich kreatur i zbrodniarzy. Oczywiście Frank uważał, że Friedrich Schöpening, dokładnie zniemczał polskie imię i nazwisko naszego wybitnego kompozytora, był geniuszem, jakiego nigdy kula ziemska nie nosiła na swoim całym globie. Dlatego właśnie, że był takim geniuszem, Hans Frank uważał, że nie mógł być Polakiem, bo takiego geniusza mogła tylko zrodzić niemiecka ziemia, a więc niemiecki geniusz narodu panów i narodu wyższego. Fryderyk Chopin według Hansa Franka nie był polskim kompozytorem. Oczywiście chwalił się również, że Führer zalecił mu, aby wyrżnąć wszelakie mocne tematy polskie związane z wykształceniem. A więc ktokolwiek w Polsce chciałby zajmować kierownicze stanowiska, bo być wykształcony, należy go eksterminować. Polacy będą tylko i wyłącznie tanią siłą roboczą do momentu, kiedy będą potrzebni. Jego syn, Niklas Frank, wspominał, że pamięta, jak ojciec powiedział do niego: po wygranej wojnie przez III Rzeszę Rosjan, Żydów, Polaków czy Ukraińców należy będzie usunąć. Jest mi obojętne, co się z nimi stanie. Według mnie mogą mi nawet przerobić na farsz. Hans Frank był prawnikiem i doskonale wiedział, że III Rzesza i rząd Adolfa Hitlera nie mają żadnych praw ludzkich, ani nawet boskich. Niklas Frank, najmłodszy syn Hansa Franka, do tej pory rozlicza się ze zbrodniczą działalnością swojego ojca. I to właśnie on wspomina. Ojciec przynajmniej 3 razy mógł odejść od narodowego socjalizmu i od Adolfa Hitlera. Raz, kiedy był ministrem Bawarii, właśnie ministrem sprawiedliwości Bawarii, kiedy naziści rozpoczęli noc długich noży, terror, mordowanie, mógł wtedy zatrzymać. Przecież wielu z tych ludzi, których zabito, było jego znajomymi. Drugi raz, kiedy otworzono obóz koncentracyjny Dachau i zaczęto zamykać tam Żydów, ale Żydów na przykład z kręgu adwokatury, z kręgu prawa, z kręgu sądów, jego przyjaciół, jego bliskich, wtedy również nie kiwnął nawet palcem. Frank bez wątpienia pomagał Hitlerowi zdobyć władzę. On reprezentował nazistów w ponad 100 procesach i nie brał za to żadnej marki. Od Hitlera też. Kiedy jeszcze Hitler był kapralem w Bryczesach i knajpianym podżegaczem, rzekłbym nawet wojennym podżegaczem. Wtedy jeszcze, kiedy Hitler nie był kanclerzem, to właśnie on się już z nim związał. I w 1923 roku, tak zafascynowany Hitlerem, ruszył z nim w puczu monachijskim. Oczywiście później musiał uciekać do Włoch. Miał nawet kontakty homoseksualne. I Niklas Frank, jego najmłodszy syn, mówi: gdyby ojciec został przy właśnie homoseksualizmie, być może nigdy nie stałby się mordercą i siepaczem narodu polskiego i narodu żydowskiego i jeszcze oczywiście innych narodów słowiańskich. Ale on był zafascynowany Hitlerem. Na przykład cieszył się, że ma Mercedesa, takiego samego jak Hitler, który ma pomarańczowe, przysłaniane reflektory, których nie widać na przykład z lotu ptaka, czyli gdyby ktokolwiek chciał z samolotu zbombardować jego samochód, strzelać do samolotu właśnie, do samochodu Hansa Franka, to te reflektory, tak jak Hitlera, by mu to uniemożliwiały.
Hans Frank miał również 100 mundurów i człowieka, który glancował mu te mundury. Nie wybrał drogi, którą wcześniej mógł wybrać. Został do końca ślepo oddany Hitlerowi i narodowemu socjalizmowi. Hans Frank był bez wątpienia arcyzbrodniarzem, ale arcyzbrodniarzem, który uwielbiał pisać. Uważał, że tworzy potężne i wielkie dzieło dla wielkopomnej Rzeszy Niemieckiej i dla jego wielkiego geniuszu, jakim był Adolf Hitler. Dlatego też zapisywał skrzętnie wszystkie swoje działania, które miały miejsce właśnie stąd. Oczywiście również wszystkie zbrodnie. 38 tomów dzienników posłużyło potem jako akt oskarżenia przeciwko niemu i innym zbrodniarzom hitlerowskim na procesie w Norymberdze. Wyrok był tylko jeden. Kara śmierci. Hans Frank został powieszony. Kiedy wszedł właśnie przez 13 stopni pod szubienicę, założono mu czarny worek na głowę. Jeszcze wcześniej Hans Frank stał się niezwykle gorliwym katolikiem. Potrafił spodniami i kolanami, klęcząc, wycierać całą posadzkę w celi. Oczywiście przed śmiercią poprosił o spowiedź i dostał rozgrzeszenie. Również poprosił Boga o wybaczenie. Kiedy wszedł właśnie na szubienicę, kiedy amerykański Cad Wood założył mu ten czarny worek, jego słowami przed ostatnimi było: Jezu, litości. Poprosił również Boga o przebaczenie i wierzył, że Bóg włoży go i otworzy przed nim sfery niebieskie. Następnie założono mu właśnie stryczek i tak skończyło się życie Deutsche König von Polen, samozwańczego króla Polski, rzeźnika i kata Polaków. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie zawsze o łapce w górę. Pamiętajcie również o naciśnięciu dzwoneczku, bo to przypomni wam o wcześniejszych naszych odcinkach i nowych, które się pojawiają. Również dla wszystkich tych, którzy wspierają nasz kanał, pamiętajcie, tam właśnie dzięki tym, dla tych, którzy nas wspierają, znajdują się podcasty, audiobook, oczywiście nowe reportaże i cały czas to sukcesywnie będzie rozbudowywane. A oczywiście kanał, tak jak był, jest i będzie, będzie zawsze za darmo i w każdy czwartek o 20 będziemy witać was nową opowieścią właśnie z historii, generalnie głównie z historii trudnego XX wieku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku History Hiking. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów: Marta Brzezińskiego, Witolda Chojeckiego, Adama Guska, Karola K., Bartosza Karola, Marcina Lukomskiego, Małgorzatę Sobczak, Wojciecha Srokę, Rafała Subotkę, Piotra Szczaubę, Macieja Schnautznera i Mariusza Tokaja. Naszymi mecenasami są także Marzena Bodzionny, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Michał Dura, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Radosław Karwiński, Anna Kudła, Norbert Mądrzak, Mieszko Musiał, Damian Ślęp, Mariusz Słyszewski, Krzysztof Taborski, Michał Wojton i Piotr Woźniak. Ogromnie wam za to bardzo, bardzo dziękujemy.